Okej. Ej! Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dziś w imieniu mojego kolegi przetłumaczę jego filmik na język polski. Słuchajcie, dzisiaj skarbonka. Tak, kolejna skarbonka dołącza do kolekcji na naszym kanale i to będzie skarbonka niezwykła, bo świąteczna. Eurocoin Bank i Merry Christmas, skarbonka ze świętym Mikołajem. Proszę bardzo. Dzisiaj te właśnie skarbonki chciałbym Wam przedstawić. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani. Mogą się one nadać oczywiście na prezent świąteczny. Można je dostać właściwie wszędzie. Polecałbym kupić przez internet, bo chyba to będzie najpewniejsze. Ale gdybyśmy chcieli być pewni, że dotrą przed świętami, to może warto poszukać czegoś podobnego. Na przykład w supermarkecie, albo może w jakimś sklepie z zabawkami. Zaczniemy natomiast od skarbonki ze świętym Mikołajem. Co Wy na to? Oh yeah! Mamy tutaj ogromną buzię świętego Mikołaja. Będzie to skarbonka na monety, zdaje się. Mamy tutaj trochę tych monet. Hurry up to collect, ok? No, bardzo fajnie to wygląda, przynajmniej na pudełku na ten moment. I zobaczmy. 100 money. Jest! Mamy naszą świąteczną szkatułkę. Merry Christmas! Są tu jakieś guziczki? O, jest głośniczek. Tutaj mamy miejsce na bateryjki, zdaje się. Oho! Bateryjek standardowo nie ma, także trzeba się w nie zaopatrzyć. No i cóż, ciekawe co będzie wyskakiwało nam z tej skrzynki, bo wygląda jakby się otwierała. No, to co, wypróbujemy? Dobra, wezmę tylko bateryjki i możemy zaczynać. Dobra, będziemy teraz testowali tą świąteczną skarbonkę ze świętym Mikołajem na saniach, jak widzicie. Są tu dwa reniferki Rudolfy. Merry Christmas. No, zobaczmy, czy będą takie bogate te święta. Zaraz się okaże. Okej. Ej, jak to? Ale co, święty Mikołaj okradnie z monet? No nie może być. Ej. Dobra, spróbujmy z jeszcze jedną. Trzeba nacisnąć. I znowu melodyjka świąteczna. I zaraz wypełznie nam tu, proszę bardzo, jest i on, święty Mikołaj. No i znowu zajął mi moją monetę. Kradnie mi monetę ten święty Mikołaj, no nie może być, co to za święta? On powinien nas obdarowywać, a nie zabierać mi kasę. No i patrzcie go, znowu to zrobił. Nieźle, skasował sobie za te prezenty, coś mi się wydaje. Taka, słuchajcie, przewrotna skarbonka świąteczna. No, teraz zobaczmy, co zrobi. No, oczywiście, ma chrapkę na moje monety. No dobra, super, świetnie, dziękuję. Wszystkie pieniążki zostawione w środku, pewnie tutaj można sobie to odkręcić. Dodatkową monetą oczywiście trzeba mieć kolejną. Otwieramy i łatwo możemy wydobyć monety, które sobie zachowaliśmy w skarbonce świątecznej. No, dobra, słuchajcie, bardzo fajna, czerwona skrzyneczka, idealna pod choinkę, co powiecie? Wydobywa się z tej szkatułki standardowa po angielsku, ale wciąż piosenka świąteczna. No i święty Mikołaj znowu dorwał się do mojej kasy. Także to była świąteczna skarbonka i przejdźmy teraz do drugiej, którą mam dla Was przygotowaną. Eurocoin Bank. Sortowanie kasy. No ciekaw jestem. Nieźle. No dobrze, to jest wszystko na monetki i zobaczymy czy... Aha, pewnie będę wrzucać monetę i wleci to tam, gdzie powinno. Ha! Dobra, jest to oczywiście skarbonka w euro, nie w złotych, ale mimo wszystko... Haha, 1 euro, 2 euro rozpoznała idealnie. Tutaj mamy centy. 5 centów, 50. Tak, super, wszystko sortuje idealnie, słuchajcie. 1 euro. 2. Jej! No, nie wiem, czy to widzicie, ale bezbłędnie na razie sortuje nam kasę. Ekstra. No, mamy nawet tutaj poziomy. Piątki i dziesiątki. Aha, tutaj można też wrzucić banknoty, słuchajcie. To już nie będzie posortowane, ale banknoty też mogą się tu znaleźć. No i tutaj dołem możemy sobie, zdaje się, wyciągnąć te monetki, tak? A, nie, tutaj mamy kluczyk. I nie wiem, co dalej się dzieje. Maszyna sortująca. O,
zawsze. O nie, mam nadzieję, że kiedyś wydobędę moje monety. O co tutaj chodzi? A, no dobra, już zrozumiałem. Tędy tutaj otwiera się ta cała szybka z przodu, także można bardzo łatwo i bezproblemowo wyciągnąć monety, które schowaliśmy do naszego sortera. Naszej skarbonki sortującej. I? A, tutaj nie. A? Bo tego jeszcze zapomniałam. Dobra, okej. Okay. Wróć, przepraszam. Okej, okay, teraz. Zamykamy kluczykiem. I zaczynamy zabawę od nowa. 2 euro. Pięknie. Słuchajcie, jeszcze na tej skarbonce, jak widzicie, napisane są poziomy po 10 monetkach, albo nie, po właściwie, no tak, na przykład przy euro po 10 monetach mamy 10 euro i tak dalej. A, oczywiście Święty Mikołaj sobie wcina te monety. Dzisiaj specjalna edycja, bo świąteczna skarbonka specjalnie przed świętami i skarbonka trochę bardziej uniwersalna, sortująca monety, ale też można wrzucić tutaj banknoty 5 i 10 eurowe akurat w tym przypadku. No i słuchajcie, wydaje mi się naprawdę świetny pomysł. Tutaj mamy te różne poziomy, o których mówiłem. Gdy dozbieramy w określoną liczbę monet, wtedy wskazują nam te poziomy, ile już euro zebraliśmy. To się tutaj fajnie obraca. Ale słuchajcie, przede wszystkim, która skarbonka podoba Wam się bardziej? Ta edycja świąteczna ze Świętym Mikołajem, czy skarbonka sortująca monety względem wielkości? Może ta ostatnia niekoniecznie nadaje się do polskich złotówek, ale mimo wszystko, gdyby ktoś miał oszczędności w obcej walucie, dlaczego nie? Piszcie w komentarzach, bardzo proszę, śledźcie nas, oglądajcie nasze filmiki i zostawiajcie kciuki w górę, jeśli prezentowane treści się Wam podobają. No to do następnego!